Cześć z tej strony. Trala to kolejny odcinek z gry Shake and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie omówienie aktualizacji 17.0, o której informacje dostaliśmy dopiero przed chwilą. Natomiast, wiadomo, ja robię na kanale omówienie każdej aktualizacji. Ostatnio mieliśmy 16.0, teraz mamy 17.0, więc numerek mógłby wskazywać, że jest tu naprawdę dużo zmian, jakichś nowych funkcji i tak dalej. Natomiast nie, nie ma tutaj jakichś innowacji, nie ma czegoś takiego, ale jest kilka naprawdę ciekawych, myślę, zmian. No i zaraz je sobie omówimy. No, oprócz tego, wiadomo, piszcie w komentarzach co wy uważacie o tej aktualizacji już pod koniec tego filmu co sądzicie co byście zrobili inaczej co byście powiedzmy zmienili chętnie sobie poczytam. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie no i myślę, że możemy zaczynać. Mam tutaj dla Was oczywiście przygotowanego screena, no i jak widzicie, aktualizacja nie jest jakaś potężna, jest tak naprawdę tylko tyle zmian. No i jeżeli chodzi o tą aktualizację, no to myślę, że wejdzie niebawem, w sensie jak już została zapowiedziana, to może nawet jutro, może pojutrze już to nam wejdzie tutaj do gierki. No i mamy dziennik zmian dla wersji 17.0, nowe funkcje, legendarny loch, balanga w diabelskim gronie, nowa broń z nowymi efektami i dźwiękami, nowe przedmioty, nowi brogowie, nowe intro, więc oczywiście standardowo zmiany w legendarnym lochu, no ale tutaj akurat chyba nikt się nie będzie kłócił, że są to zmiany na plus, no bo nareszcie dostaniemy nowe broń. Nareszcie będziemy mogli dostać te nowe bronie, wiadomo jak się pojawia kolejna edycja legendarnego lochu, są tam jakieś nowe itemki, no to jednak one przeważnie dropią najszybciej, więc teraz chyba legendarny loch będzie w ogóle jakoś, nie wiem, we wrześniu albo w październiku, coś takiego, więc po prostu wraz z tym legendarnym lochem wejdą nowe bronie, no i myślę, że nikt nie może narzekać, bo te bronie dużo osób pewnie dostanie, w sensie te nowe bronie, nawet jak tam ktoś zrobi jedno, dwa, trzy przejścia, no to jest duża szansa, że po prostu taka nowa broń poleci no ale wiadomo to jest po prostu jakaś tam odświeżona edycja legendarnego lochu, która będzie dopiero no za kilka miesięcy tak naprawdę, teraz będzie przerwa od tego legendarnego lochu potem mamy równi Równina, Limbo Wrogowie, Bosowie, Grafika i Teksty, czyli po raz kolejny jakaś tam odświeżona wersja właśnie tego Elevatora, czyli tam kolejnej edycji Elevatora, która myślę, że będzie chyba jakoś w sierpniu, tak mi się przynajmniej wydaje że tam około, w okolicach sierpnia po prostu powinna się pojawić kolejna edycja tego eventu, no i teraz bardzo ciekawa sprawa: Twitch Drops. Konto Shake and Fidget można teraz połączyć z kontem Twitch. To jest w ogóle pierwsza sprawa. Możesz odebrać nową ramkę, nowe osiągnięcie i różne pakiety zasobów dla swoich postaci, oglądając oficjalną transmisję Shakes and Fidget na Twitchu i otrzymując Twitch Drops. Dokładnie tak, tak zwane dropy na Twitchu, które są dość popularne. W ogóle. Jeżeli ktoś tam śledzi powiedzmy Twitcha, jeżeli ktoś się tym interesuje, ogląda Twitcha na bieżąco, no to bardzo często jest tak, że jak wychodzi, nie wiem, jakaś nowa gra albo po prostu jakieś stare gry, to można u niektórych streamerów mieć właśnie takie dropy. No i dzięki temu coś tam dostajemy do tego swojego konta w danej gierce jako taki prezent, jako taki dodatek za właśnie oglądanie. No i tutaj odpalają to samo. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Będzie to chyba póki co można dostać tylko na oficjalnym streamie Shake'sa, więc jakby to też jest na pewno taka akcja Promocyjna, żeby po prostu ludzie oglądali te ich streamy, no ale tak czy inaczej fajnie, dlatego że zobaczcie, nowa ramka, to jest w ogóle coś nowego, pewnie chodzi oczywiście o ramkę tutaj, no tak jak teraz mamy złotą ramkę, tak będziemy mieć jakąś nową, nowe osiągnięcie, czyli pewnie chodzi o klaser, więc jak ktoś będzie chciał mieć wszystkie osiągnięcia, no to będzie musiał tam posiedzieć właśnie na tym Twitchu, no i jakieś tam pakiety zasobów dla swoich postaci, podejrzewam, że to będą właśnie jakieś klepsydry, jakieś tam drewno, kamień, duszę, może coś takiego, tak czy inaczej fajna opcja, na pewno dla osób, które lubią Twitch'a, śledzą go, no to jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Twitch drops będą regularnie resetowane, więc postacie będą mogły je ponownie wykorzystać, to kolejna sprawa. No i ramki dla postaci można włączyć lub wyłączyć w opcjach gry, czyli dokładnie tak samo jak ze złotą ramką również można ją po zakupie albo wyłączyć albo zostawić. Więc fajne. Jestem ciekaw jak będą te ramki wyglądać. Jestem w ogóle ciekaw jak to będzie wszystko działać. No ale chyba trzeba będzie odpalać te transmisje, żeby nasza postać dostała osiągnięcie. No i po prostu nie była w tyle, generalnie nie była w tyle. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, jak ktoś ma właśnie kilka postaci, czy będzie można na każdą dostać, jak się to ogólne konto połączy czy coś. Nie mam pojęcia, zobaczymy tak czy inaczej. No fajnie, że coś takiego odpalają, bo mówię, jest to Wielu grach, no i spoko, jak dla mnie spoko. Kolejna sprawa, łączenie światów, realizacja wstępnych przygotowań do łączenia światów. No to już wczoraj, chyba o godzinie 17, jak się nie mylę, wystartowała beta, gdzie po prostu testowali to połączenie światów, połączyli jakieś tam światy, no i można było testować, jak to działa. Nie nagrywam nic z tego, bo no nie jest to nic ciekawego, tak naprawdę. Tam by trzeba pewnie troszkę pograć, żeby jakieś błędy wyhaczyć i tak dalej, więc nie nagrywam nic z tego, tam ludzie odpowiedni to testują. No, bo nie ma tam nic takiego wow no nie w sensie no to są tylko po prostu postacie i tam gildie i to wszystko z kilku światów połączone w jeden no i sprawdzałem czy to na pewno dobrze działa więc no już wam nagrywałem, że w ogóle yy, ta fuzja już powoli dochodzi do skutku, już wam zapowiedzieli yy, Więc wiecie o tym, teraz trzeba tylko czekać, yy, żeby to już weszło do normalnej gry na normalne serwery No i kolejna sprawa, przycisk społeczności yy, będzie wyświetlany od poziomu 20 służy do logowania postaci do portalu społecznościowego. OK. Aplikacja mobilna tryb portretowy yy, Przycisk społeczności znajduje się na dole ekranu miasta yy, Przycisk Webshop można kliknąć u handlarza grzyb. To też jest bardzo fajne, dlatego że wiadomo, teraz, bo w ogóle widziałem też tam komentarze pod ostatnim filmem, że mój banerek kłamie, bo tutaj nie ma tańszych grzybków na tej stronie, że kod nic nie, nic nie daje i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o ten baner, to zobaczcie, ja teraz jestem na Steamie, no i najdroższy pakiet kosztuje 500 zł. Te 3000 grzybów na Steamie, na jakichś tam aplikacjach powiedzmy androidowych, iOSowych i tak dalej, kosztuje 500 zł. No, a na tej stronie z baneru kosztuje 400 zł, więc po prostu są stare ceny. No a druga sprawa jest taka, że wpisując kod twórcy, wspieracie tego twórcę i część z tego co zapłacicie za właśnie grzybki, czy tam klepsydry, czy jakieś pakiety, idzie właśnie do niego. To jest 5% z tej kwoty. Więc można wesprzeć kogoś, no i można po prostu zapłacić mniej. Dlatego tutaj pisze, że są tańsze grzybki. No i spoko, bo teraz będzie można bezpośrednio tak jakby z gry kliknąć sobie guzik, jeżeli dobrze rozumiem. No i będziemy do tego sklepu internetowego przenoszeni, więc no to jest jak najbardziej okej. Okay. Fajnie, że to jakoś tam integrują, nie trzeba specjalnie odpalać przeglądarki ani z takiego, tylko od razu z gry będziemy mieli właśnie dostęp do tego, więc to jak najbardziej na plus, zwłaszcza powiedzmy, dla mnie jako twórcy, powiedzmy, że będziecie mogli od razu sobie tam zakupy robić. Dobrze, kolejna sprawa, już ostatnia z tymie aplikacja mobilna, tryb krajobrazu, przycisk społeczności można kliknąć w menu, więc no to jakby takie pierdółki. No ale właśnie, tak to wygląda, taka aktualizacja, oczywiście, no wiadomo, kolejne tam jakieś poprawki jeżeli chodzi o legendarny loch, elevator te twitch dropy to jest dość duża tak naprawdę opcja w sensie to jest dość duża zmiana że coś takiego powstaje więc to jak najbardziej spoko no i to łączenie światów no oni się teraz na tym fokusują teraz to chcą dopracować i chcą to jak najszybciej zrealizować i po prostu wdrożyć więc nie ma co się dziwić że wygląda to tak jak wygląda tyle ode mnie ja wam pięknie dziękuję za uwagę pięknie wam dziękuję za oglądanie nie ma nic więcej nie ma tutaj jakiś tam powiedzmy większych zmian, czy coś takiego, więc no po prostu takie krótkie omówienie. Dziękuję Wam, tak jak wspomniałem, za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, co sądzicie o tej aktualizacji, no i co, i oczywiście no kciuka w górę zostawcie, chyba nie mówiłem. Tyle, dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!